Uważa pan, że jest szansa, że w tym sezonie któryś z polskich zespołów zagra w fazie grupowej europejskich pucharów? To jest moim marzeniem, żeby wszystkie cztery zagrały, żeby Legia zagrała w Lidze Mistrzów. Ale umówmy się, że czy jesteśmy do tego przygotowani? Ja uważam, że jeszcze nie, żeby tak wejść do tej grupy i odegrać jakąś rolę. Przez przypadek możemy wejść. I tutaj wezmę od góry, Legia. Legia w tej chwili, Jasiu, gratuluję Jasiowi, stworzył nieprawdopodobnie kolektyw na polską ligę, który będzie się bawił. I ja bym chciał, żeby się bawił i żeby rywale na niej grali na 200% możliwości. Żeby w każdym meczu musieli dać sobie wszystko. Dlaczego mówię, że stworzył kolektyw? Dlatego, że stworzył grupę 18 zawodników i na kogo nie postawi, to mu się sprawdza. Proszę zauważyć, Wali nie trafił ze składem w pierwszej połowie. Zrobił dwie zmiany i kto mu wygrał mecz? Ci zmiennicy. Po Wali odstawił kluczowych zawodników, bo to jest ważniejsze, Liga Mistrzów. Wystawił na Widzew 5 czy 6 rezerwowych. Ja pierwszy raz słyszałem te nazwiska. Jeden strzelił bramkę, drugi grał nieźle. Brawo, brawo, brawo. Na tym polega profesjonalny futbol. Mam nadzieję, że Waldek Fornalik weźmie z tego przykład. Stworzy taką grupę 18-19 piłkarzy i będzie nimi grał. Jestem przekonany. Nawet po wczorajszym meczu Legia niby grała dobrze, ale nie widać tego, jakby to powiedzieć, wysokiego C w tych ich poczynaniach. Jestem przekonany, że jak ten kolektyw Legii zagra jeszcze rok czasu, to w przyszłym roku jestem na 100% pewny, że wejdą do Ligi Mistrzów, do grupy europejskiej i tam powalczą o drugie, trzecie miejsce. To jest o Legii. O następnych drużynach. Najbardziej chyba jakąś taką drużyną, która może wejść, jest Śląsk, bo ma praktycznie ten sam skład, dwóch tam dokupili, wkomponowali, no to co było zresztą widać w tym pierwszym meczu. I oni mają szansę, dlatego że jest to stabilizacja drużyny. W Lechu nie wiem, jak to jest. No, Lech przeszedł oczywiście. Być może Lech się zakwalifikuje. I powiem tak, Śląsk zasłużył na kwalifikację do Ligi Europejskiej, do gier grupowych. Lech być może. Natomiast jeśli chodzi o Piasta, zapłacili frycowo, oni płacą frycowe, bo jednak trzeba mieć to doświadczenie w europejskich pucharach, oni tego nie mieli. Ale generalnie uważam, że idzie na lepsze w polskiej lidze. Jeśli Legia wejdzie do Ligi Europejskiej, powtarzam, a to specjalnie powiedziałem, bo musi wygrać z Molde. I to będzie taki sprawdzian dla tych zawodników. Czy oni wejdą do Ligi Mistrzów? Życzę im całego serca. Ale nie wiem, czy jeszcze na to zasłużyli. Natomiast na Ligę Europejską teraz będą mieli sprawdzian. Bo wejdą, no to znaczy ograją Moldę, to już będzie. Jeśli nie, to znaczy, że broń Boże, nie trzeba zmieniać składu, tylko ten skład trzeba po prostu cementować. I podoba się panu nowy kształt reformy naszych rozgrywek ligowych, ten nowy system, który został wprowadzony od tego sezonu? Bardzo mi się podoba. Ja powiedziałem jedną rzecz. Dzień 26 października 2012 rokiem będzie ważniejszą datą niż 17 października 1973 roku, kiedy Polska grała na Wembley. Dla mnie jest to przełom. Drużyna Bońka w tej chwili więcej dla polskiej piłki zrobiła niż poprzednicy przez ostatnie kilkanaście lat. Oni przez te 10 miesięcy więcej zrobili. Ja już nie mówię o reformie ligi. Reforma ligi mi się tutaj nie podoba z jednej przyczyny. Jest takiej, że nie podoba mi się spółkowanie, te punkty na pół, bo po co? I nie podoba mi się również to, mam nadzieję, że to jest tylko przejściowa sprawa, 37 meczów, muszą być 44. I na to, czy nam się podoba, czy nie, musimy znaleźć terminarz. Cały świat gra. Środa, niedziela, środa, tam sobota, weekend, środa, weekend, wtorek, weekend. Cały świat gra. My też tak musimy grać. I ja uważam, że jest to przejściowe te 37 spotkań, bo nie jest to trochę sprawiedliwe, że my gramy tu 4 mecze u siebie, 3 na wyjeździe, wy 4 tam, tego. Nie, mecz i rewanż. I żadne spółkowanie. 44 musi nam starczyć siły. A wtedy? Zrobić taki nowoczesny biurowiec? Nie, rozebrać, oddać właścicielom cały teren i koniec. To są stoi na ukradzionym terenie.
Przypominam, jestem prezesem Związku Poszkodowanych Miejsc Adoptacji, ale dlaczego mamy dopłacać? Właściciel coś z tym zrobi i pewnie się zgodzi przyjąć te lasy, na gdzie rozbierze i tyle. Czy w tym miejscu, wie pan, taki to jest teren? Tam powinno stać 40 wieżowców, tam powinno na dole sklepy, prawda, restauracje, na górze biura, jeszcze wyżej prywatne mieszkania. Wspaniały teren stoi i się marnuje, bo ktoś postawił jakiś szalik, do którego musimy dopłacać, dopłacać 6 milionów miesięcznie, coś koło tego. To jest jakiś absurd kompletny. A jest pan uważa pan, że w Polsce nie powinno być jakiegoś takiego jednego fajnego stadionu, czy chodzi tutaj panu stricte o stadion narodowy, o tym, jak to zostało zrobione i o tą inwestycję? Chodzi mi konkretnie o to, że inwestycje powinny się opłacać, bo Szwajcarzy są bogaci, a że są bogaci, bo oni jakby dostali to euro, a mieli tam przecież 12 lat temu mieli euro, to po prostu do starych stadionów dostawili, na rusztowania dostawili tam dodatkowe trybuny, a trybuny pomyśle tak rozebrali, właśnie dlatego są bogaci. A my narzekamy, że Szwajcarzy są tacy bogaci, ale sami działamy inaczej. Wywalamy w błoto 2 miliardy, a ten stadion warto był 500 milionów góra, resztę ukradli. Ale panie, nie chcę nic mówić, przecież na stadion olimpijski w Londynie przecież skandal był jeszcze większy, ukradli jeszcze większe pieniądze. Ten wynalazek partnerstwa publiczno-prywatne jest zrobiony tylko po to, żeby można było ukraść. Prawda? I się przyjął w całej Europie. Niestety cała Europa umiera, zdegenerowana i tyle. Wyczytałem też, że w sprawie o doping chciałbym jeszcze już pod koniec wywiadu zapytać, że jest pan za tym, aby stworzyć takie zawody dla tych, którzy są czyści w cudzysłowie i dla tych, którzy się dopingują. Amatorzy walczą bez dopingu, a zawodowcy to są odpowiedzialni ludzie, jak chcą się dopingować. To jest niedoskontrolowane, wszyscy się tam w zasadzie szprysują, tylko jest pytanie, kto ma nowszy specyfik, którego jeszcze nie wykrywają testy. To jest nieuczciwe. To jest nieuczciwe, niech będzie równy start, jeden i drugi naszprycowany, prawda? I widzimy, jak to działa. A oprócz tego są zawody dla amatorów, gdzie etyka, prawda, powstrzymuje przed czymś takim. I tyle, co ludzie chcą oglądać. No, przepraszam, wie pan na przykład, że na paraolimpiadzie, na przykład zawodnicy na wózkach, wie pan, jak się dopingują? To jest niesłychanie ciekawe. Oni się łamią palce u nóg. Złamią sobie palce u nóg, bo oni tego bólu nie czują, czy są sparaliżowani od pasa, natomiast organizm zostaje sygnał, że jest złamany i w organizmie się budzi adrenalina. Prawda? I one potem ten doping jest zwalczany, oczywiście tępiony też jako doping. Ale jak to kontrolować? Patrzeć, czy złamał palec, czy nie? No, to jest straszne. No, jak ktoś chce się dopingować, niech się dopinguje. No. Chciałem jeszcze spytać o FIFA. Pan mówił, że powinna być konkurencyjność jakoś w tych federacjach. Tak, bo widzi pan, w boksie zawodowym w USA jest cztery duże związki i nie widać, żeby poziom boksu zawodowego w USA akurat był gorszy niż załóżmy w Luksemburgu czy w Niemczech. No, jakoś Amerykanie nie mają jednego związku i to dobrze działa. Dlatego nie widzę powodu, żeby był monopol FIFA. Każdy monopol demoralizuje. No, więc FIFA i UEFA są tak zdegenerowanymi instytucjami, że to dawno trzeba je rozgonić. Ale po co rozganiać? Trzeba zrobić na nie konkurencję. No, tak jak jest w boksie zawodowym. Prawda? Ten mistrz świata jest ustalany, jak my widzimy, kto jest najlepszy. Prawda? Jak nie wiemy, to robimy mecz. Prawda? Posiadasz takiego pasa z takim pasem, no wiadomo, że ci najlepiej walczą. Prawda? I tyle. Tak samo było w szachach, zanim wymyślono prawda, FIDE i zaczęto robić formalne eliminacje, kto jest arcymistrzem. Arcymistrzem nie jest ten dzisiaj, kto jest opinia, że jest arcymistrzem, tylko ten, kto zdobył odpowiedni punkt. Jaki jest efekt? Robicie specjalnie turnieje, tak ustawiane, żeby możliwie najmniejszym wysiłkiem można było zdobyć punkty na arcymistrza. No, mamy teraz arcymistrzów, mamy teraz chyba 1000 na świecie już. Kiedyś było 5 czy 6. No to na co, ale poziom oczywiście od tego spada, a nie rośnie. Dlatego też jestem za tym, żeby mniej formalizmu było w sporcie, a więcej prawdziwej walki. No tylko też tutaj jest też taki problem, bo są, tak jak pan mówił, 3 lub 4 federacje w boksie, które się liczą, a są też i mniejsze. I w sumie tak naprawdę mamy tych mistrzów świata iluś tam. No i co z tego? Ale i tak wiemy, kto jest najlepszy. No wiem, ale...